Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed wami symulator piwnicy. Odblokowaliśmy ostatnio nową postać, więc wypróbujemy. Cóż to jest? Dobrze, ciekawe co to za item. Jakaś książka, cnotliwa Basia, czy jak ona tam, Bethany, co to jest po polsku? Ma to jakiś odpowiednik? Staty... A, damage jednak ma normalny. Tirsy chyba też? Nie jestem pewien. Chyba normalne. Speed normalny? Wszystko normalne? Dziwne. HP-ki 3. Dobra, co robi ta książka? Ma jakieś dziwne ładunki. Czemu mogłem drugi raz to naładować? Nie wiem. Aha. Nice. Też chyba nie da się dwa razy wykorzystać tej maszynki. A, dobra, speed up. To się przyda. Nie jestem pewien, co ten item robi. No jakieś orbitale generuje. Loversy? Czemu nie? Nafarmy trochę kasy. Same piątaki prawie? Dobra, no jeszcze może trochę. Czemu nie? Teraz można nawet sklep odwiedzić. No, to był błąd. Myślę, że karty jakoś niektóre inaczej wyglądają. Out of jail. Dobrze. Sklep jest darmowy. To mi się podoba, że sklepy są darmowe na pierwszym levelu. Znaczy darmowe, no. No wiecie, co mam na myśli. Są otwarte. Teraz pytanie. W item roomie nie byłem. Ciekaw jestem, ile można mieć tych orbitali potencjalnie. Te muchy są dziwne. W Snake'a się bawią. Interesujący item room. Farting baby. Co? Nie. No. Curse room. W sumie. Czemu nie? No na przykład temu nie. Staty mamy dalej bazowe. Zobaczymy jaki boss. Rozumiem, że na pierwszym levelu pewnie zawsze są normalne bossy, czy nie? Akurat tego niekoniecznie chciałem spotkać tutaj, bo jest upierdliwy dosyć. Z bazowymi statami. Z zerowym damage'em. Aha. No jeszcze więcej. To, że dałem mu się ciachnąć, to już niestety świadczy o pewnej, pewnym braku odruchów izakowych. Dobra, trzeba ich trochę tutaj przetrzebić. Ech.
No nie wiem, ta książka nie wygląda na jakiś bardzo potężny item. Więc się zastanawiam, co jest takiego specjalnego w tej postaci. Jeśli cokolwiek, no pewnie coś jest. Zszywacz. Damage up. No dobra, tego chciałem. Ciekaw jestem. Okej, to działa. Chwila. Ta postać ma 4 staty, znaczy te niebieskie serca, czy tam orbitale się liczą jako w ogóle osobny pick-up? Co? No dobra, to idziemy do nowych rzeczy, umierać. W sumie ta karta jailowa sprawiła, że klucze tutaj po lewej się stały żółte. Czy może ona na cały level działa jakoś? Otwiera wszystko na całym levelu? Czy co? Nie wiem. No niestety, nie mamy niebieskich serc, więc coś czuję, że może być nieciekawie. Jeśli chodzi o szatana. Teraz tak, co robią te moby? Spawnują małe pijawki. Okej. Nie! Pływające pająki. Kurde. Pijawki sobie nic nie robią z dziur. Dobra, zróbmy to. Chwila. To, że mam jednego orbitala, nie sprawia, że mam jeden tam na hadzie pod tymi niebieskimi sercami. Więc może jestem w stanie wygenerować jakoś sobie niebieskie serca, czy cokolwiek to jest. Uuu, chyba wiem, co wybiorę. Więc, no ciekaw jestem. Pewnie potrzebuję, żeby nie tracić tych orbitali, tylko ileś ich tam skumulować i wtedy coś się stanie. Spróbujemy. Mamy damage. Oczywiście, no, jest to level, co do którego nie jestem jakimś... Nie znam po prostu tego levelu i tak dalej. Tych nowych leveli, nowych przeciwników za bardzo. Także może różnie być. Ciekawe, czy zawsze z tych sadzawek te jakieś mikroczaszki się spawnują. Kurczę, przydałoby się niebieskie serce takie faktyczne. No, straciłem orbital. To dupa. Kopytko, jak najbardziej. O, nie daje 1,5 speeda. Daje po prostu plus 0,15. O nie, z tym wiadrem to pewnie coś tu się będzie działo, czy nie? Nie? Ha! No dobra. Wydaje mi się, że ta postać nie może mieć niebieskich serc. A niebieskie serca po prostu idą jako charge do tego itemu. Ała. No to już rozumiem chyba, o co chodzi. A już się cieszyłem, że dostanę niebieskie serce na bossa. Nie chcę tracić bomby i klucza tutaj. Spróbuję zabić tego bossa bez hita, ale jest to nowy boss jakiś. Min. Więc nie mam pojęcia. Widzę, że pluje jakimiś ognistymi muchami. Aha, to te muchy takie śmieszne, co jakoś chyba tak dziwnie się za mną latają.
i plują ogniem czy coś. Na razie idzie dziwnie dobrze. Gdzie on w ogóle jest? A, zmikrował się. O, fuck. To nie było przyjemne. Ha, aniołek dla odmiany. Nawet nie patrzyłem na szansę. Widzę, że mam więcej aniołków. W sumie ta książka, którą mam, jest taka jakaś anielska, więc... coś czuję, że to jest... niebieskie serca, haha, bardzo śmieszne. Skoro mamy aniołka, no to nie ma co tutaj zaprzepaszczać. O Boże, z tymi odbiciami w wodzie to trochę dziwnie będzie wyglądało. On strzela do dołu i na skos. Zgadza się. Strzela krzyżakiem, czy nie strzela? Nie wiem. Strzela, ała! A, strzela oboma krzyżakami, coś mi tu nie gra. Bo ma czerwoną szarfę, okej. To jest ta odmiana. Mhm. O pierdące dziecko coś zrobiło. Jakbyś już przestać spawnować. Kurde, trochę mi brakuje DPS-a jednak, albo po prostu ciężko go trafić. Niebieskie ognisko też nie pomaga. Umrzy już. Mega Satan, elo. No to jest interesująca postać, delikatnie mówiąc. 9 centów, czy iść do sklepu? To w sumie równie dobrze mogę iść do Curse Rooma. Chociaż, no, stracę HPK, ale zobaczymy, co tam się dzieje. Do sklepu chyba nie chcę, bomb mam 0. Czyli tak, z szatanem będzie bardzo ciężko. Holy Mantle to tutaj najlepszy item, myślę, dla tej postaci. No, taki niekoniecznie może lost, ale trochę lostowo się czuję grając tą postacią. Też no, nie chcę w ogóle dostać obrażeń, żeby szatana nie ten... Ale zaraz, widzę, że szansa na szatana jest mała, ale na aniołki wciąż jest duża, więc czyżby obrażenia nie zmniejszały jej tej szansy aniołkowej? Ha. Interesting. Jeżeli tak, to nie jest tak źle. Dobra, zobaczmy, co jest tu. Curse Room. Co wy robicie? Zróbmy sobie orbital. Czy stracę ten orbital, jeżeli dostaję obrażenia po prostu, czy orbital musi coś uderzyć? Co chodzi z tym? Nie wiem, o co chodzi z tym. To ewidentnie są jakieś... Kurde, tego chyba nie widziałem wcześniej. No dobra, jednak szansa na aniołka spadła drastycznie. Czyli nie jest aż tak dobrze, jak myślałem. No, spadła. Kurde. LOL? Chwila, moment. Co?
gdzieś słyszałem o dotykaniu ognisk, ale what the fuck? Czy to jest mechanika tego ogniska, czy to jest mechanika tej postaci, czy o co w ogóle chodzi? Dalej latam. What? Latam na stałe? Co? Z tym duchem? Moje HP-ki są jakieś takie w ogóle... Nierzeczywiste. No to idziemy tu. Chwila. Czy te orbitale pochłonęły moje obrażenia? Czy to jest efekt tego, że latam w tej jakiejś dziwnej postaci? Boże. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Znów coś mnie trąciło, ale nie wiem, co to dało. Nie dostałem obrażeń. Co tu się dzieje? Ej. Coś jest nie tak. Mam dziwne przeczucie, że nagle umrę po prostu. I mam tylko jakiś... O, przestałem latać. Już mam normalne HP-ki. Ha. Skończyło się. Cokolwiek to było. Użyłem runy. Dała mi wizję. To jest irytujący pokój z tymi czachami. Nie jest aż taki zły. Coś jeszcze żyje. Koniec. Teraz... Okej, jedno niebieskie serce daje mi dwa charge. Niestety... Aha, dobrze, jeden został przeniesiony na następny ładunek, dobra. Wow. W takim razie Dark Bomb dla tej postaci jest raczej niezbyt przydatny chyba, nie wiem. Psi ząb. Był taki item wcześniej już. Chwila, te orbitale strzelają. Teraz właśnie zauważyłem. Aha, no dobra. Czyli na pewno raz są jakoś tam defensywne, ale są też ofensywne. Intrygujące to wszystko. O nie, wycie, teraz będzie się działo. I za tego nienawidzi. Najgorszy item. No dobrze, więc spróbujemy nie stracić orbitali i zobaczyć, czy coś ciekawego. No ta książka zachowuje się ogólnie, jakby miała baterię, w sensie, żeby mogła dwa charge naraz trzymać, że charge nie zostają stracone, ponieważ ten pokój udaje dwa charge, mi brakowało jednego, więc teraz mam jeden dodatkowy. Okej. Rainmaker, co to znowu? Tego nie kojarzę. Fuck. Jakieś piruety odstawia. Opóźnione strzały, jak hasz. Może lepiej nie stać blisko niego. Chyba straciłem jeden orbitał. Drugi straciłem. Wydaje mi się, że one po prostu chronią moje HP-ki. Straciłem trzeci orbital. Coś tam odblokowałem. Jeżeli to te charge, te orbitale działają po prostu jak no faktycznie niebieskie serca, no to jest nieźle. Ha. Aniołka nie ma, bomb nie mam. Iść do sklepu. Może iść. Zajrzeć. Ciekawa postać. O, fuck. Właśnie.
Jeżeli tak to działa, to... Czy to jest 9-woltówka? Nie, to jest płaska bateria. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze takie rzeczy. 4,5 volta. Tak to wygląda chyba. Chciałbym, ale nie stać mnie. Jest jeszcze jeden pokój. No, jeżeli te orbitale działają faktycznie jak dodatkowe hity, no to częściowo działają tak jak niebieskie serca. Nie tak dobrze jak niebieskie serca, bo jedno niebieskie serce nam daje pół orbitala, powiedzmy. A orbital, kurde, no starcza tylko na jednego hita. Także... Niebieskie serca wciąż są lepsze teoretycznie, ale no te orbitale są też ofensywne, więc no coś za coś. No, ciekawa postać. Trzeba przyznać. W sumie właśnie nie wiem, dlaczego tutaj po lewej pod kluczami są te niebieskie serca. Czemu one się tam pokazują? I o co chodzi z tym ogniskiem? Nie wiem, na razie gram, potem może tam sobie poresearchuję rzeczy, no, jednak nie chcę mi się grać całkiem na ślepo i samemu wszystko odkrywać. No nie mam bomb. Kurde, nie mogę kupić tej baterii. Smutek. Chwila. Mogę. Co ja odpierdzielam? I o co chodzi tutaj? To zostało? Mogę to sobie wziąć? To tak dopiero sobie uświadomiłem. No dobra. Myślę, że bateria jakaś tam, nie wiem co ona robi, ale... Coś co polepsza aktywny item. To może być bardzo dobra rzecz dla tej postaci. Tak, to jest 4,5 V. Ha, ciekawe co to robi. Wycie. O, no tak, teraz zwykłe cavesy, bo nie miałem jak przejść. No, co ja robię ze swoim życiem? Nie ma to jak się wepchać. Koty coś demolują. To na pewno będzie dobra pigułka, wierzę. A? Proszę, proszę. Co tam, Gonzo? Jakie wycie. Rozpaczliwe. Podobno homing jest lepszy. Tak, te moby zdecydowanie szybciej strzelają. Zaraz. Patrzę na moją książkę i ma 3,5 charge'a, czy tam 3 1/3. Co to ma być? Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Czy to się częściowo ładuje? Za zabijanie mobów chyba się ładuje. A ja w ogóle nie patrzę, co robię. Super. Więc coś czuję, że ten run się może szybko skończyć, jeśli się nie ogarnę. Jakieś dziwne odgłosy słyszę. Moje tirsy teraz wydają jakieś metaliczne dźwięki. No, przetrwałem. Nie powinienem był, ale przetrwałem. O, oh fuck, no to rip. Zobaczmy, jak tam magik. No faktycznie bardziej się homingują chyba.
odroczenie wyroku na chwilę. O nie. To nie będzie dobre. A, zaraz. Zapomniałem, że pies wyje, kiedy jest secret room. Taka delikatna nieświadomość. Mam nagle 4 bomby, więc okej. Chętnie. O! To jakaś mała bateria? Z jednym hapekiem na bossa, no nie wiem. Tutaj nie wyje, nie ma secret rooma. Nie byłem w item roomie. Dobra, tu jest secret, więc pewnie jest tu. Z drugiej strony raczej być nie może. Skoro tam jest mały pokój. Ja chcę tylko item room. Tylko tyle. Tu jest jakiś mob. Oczywiście mini piny. Niestety musimy iść tutaj. To może boleć. Oh fuck. Niestety to mi nie naładowało bardziej niż myślałem. 7 kluczy mam nagle. Ha. Dobra. Bardzo dobry item. To teraz... A, czemu by nie? Rdzawy klucz. Myślę, że aż tyle speeda nie będę potrzebował. Klucz pewnie mniej więcej dobrego, że tak powiem, da. Dobra, idziemy na bossa. Potem może do Kerstruba, jeżeli jakoś magicznie milion hapeków uzyskam. Jakieś pełne leczenie. Szansa na szatana nikła, na aniołka minimalnie większa. Podwójny boss, ooo. Podwójna wdowa. Czarna wdowa, dosłownie. Kurde, nagle DPS nieskończony. To idziemy do Curse Roomu. Czemu aż tak tego bossa zabiłem błyskawicznie? Czy aż takiego DPS-a mam? No przecież... Dobra, mam kosy plus... plus spinacz, co jest DPS-em, znaczy damage'em. Ale bez przesady. Teraz pytanie... Okej, okay, Curse Room nie zdjął mi charge'a tego. Po prostu zabrał mi HP-ka normalnie. No to nie wiem do końca, jak to działa. Ups, niekoniecznie chciałem tu iść. Sporo grzybów. Czy byłbym w stanie to bezpiecznie wysadzić? Byłbym. Nie, nie byłbym, naprawdę? Dobra, liczę na to. Magic Mushroom 100%. Aha. Jakiś nowy pokój. Dobrze. Czy ja jestem ślepy, czy coś tam zostawiłem? No tak, zostawiłem coś, stópkę.
A w item roomie? Nie, nic nie ma. Gonzo płacze? Czy stryć płacze? Gonzo. Czy to słychać? Gonzo chce uciec. W sklepie był Grid. Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Powiedzmy. Tirsy poproszę o... O, trochę być może zmarnowałem tych charge'ów. Zaraz, co z tymi charge'ami się dzieje? Mam teraz jedno niby tam niebieskie serce po lewej, ale co to oznacza? Myślę, że powinienem mieć dwa charge'e, a nie mam. Czegoś tu nie rozumiem. Tak, są chyba jakieś nowe cutscenki. Gonzo, spokój. Książka się ładuje. To jest pełna bateria, jak rozumiem. Co jest? Muszę tam kliknąć. Dobra. Demoniczne baby. No niech będzie. Conjoined. Damage'a mi to odjęło troszkę, ale mamy potrójny strzał. Moja ulubiona wieżyczka. Na szczęście można wrogu stać. Chwila. To mi nie naładowało książki. Czemu? Nie dostałem jednego całego charge'a. Czy w tej chwili, czy ta bateria tak działa teraz, że pokoje same w sobie nie dają charge'a? Tylko zabijanie mobów daje charge'a? Może tak być. Nie wiem, dziwne. Dobra, trzy orbitale. Orbitale strzelają, powiedzmy, jakoś tam normalnie. Raczej nie dziedziczą moich efektów. To by było dosyć przegięte. Tu mamy secret room. Więc wiem nawet gdzie. Będzie można iść do curse rooma. O! Nie wiem czemu, ale nie spodziewałem się grida. Curse room za darmo. To lubię. Jezus, jaki płacz. Gonzo, co się dzieje? Krzyk rozpaczy. Kolejny charge. Cztery orbitale. Ciekawe, ile można ich mieć. Nieskończoność. Do góry chyba nie ma po co iść. Podejrzewam, że w lewo, znaczy w prawo będzie boss. To najdłuższa możliwa ścieżka. Gonzo, nigdzie nie wychodzisz. Nie. Co to ma być? Na balkon proszę. Ociepliło się. To możecie tam siedzieć. No. Gonzo ma czasami przebłyski takie, że ucieka na klatkę, jak się otwiera drzwi i wraca do domu. Jezus, jaki płacz. Słyszę to. Co to ma być? Mam 6 bomb. Spróbujmy my może. Tutaj to już się nie opłaca.
Brownie. A, to jest dobry build na Brownie. Podejrzewam. Dosyć. Książka się naładowała. Jest aniołek nawet. Speed up. No dobra. Ale nie wiem. Graal jest ok. Wreszcie mamy latanie. Mamy trochę HP-ków. No dobra. Jak elo to elo. A, to jest ten pierwszego rodzaju aniołek. A, kuźwa, właśnie. On tak robi. No nie. Chamstwo. Okej. Okay. Skoro mamy latanie, to możemy teraz tutaj podziałać trochę. Nie przejmując się. No dobra, to pozwiedzam minimalnie. Z lataniem i gralem czuję się bezpieczniej. Myślę, że cartridge. Myślę, że coś tu się da ugrać. Co to za płacz, Gonzo? Co to za płacz? Ryk rozpaczy dosłownie. No tak, jeszcze w item roomie mnie nie było. Nie, to sklep jest. Czy brać kompas albo jakieś inne rzeczy? Kompas chyba warto. Gonzo, czy coś ci się stało w czerep? Chyba drzwi wejściowe. Co za kot? Szalony. Telepils? No? Może error room? Czemu nie? Bomb mamy 7. I to chyba tyle. No dobra, nie tyle. Nie wiem. Tu był curse room. A, jest jeszcze jeden przycisk. Którego mi się wciskać nie chce. Na przykład kluczyki. Czemu nie? Dobra, niech już będzie. O, tutaj to mogę postawić bombę. Nie. Zawiodłem się. Zdecydowanie. Idziemy. Dość tego. Secret room był. Właśnie, a gdzie super secret? Jakoś nie słuchałem wycia. Szczególnie. Może tu. Aha. Skoro tak. Skoro tak. Dziesiątek. No, HP-ków nie mam jeszcze 100%. Proszę, dobra. Nie chcę mi się tego pchać do wisielca. Śmierć. Zróbmy telepilsa. No dobra. Niech będzie. Kurde, tam były drzwi. Zapomniałem, że były drzwi. Mogłem je otworzyć. A, fuck. To jest trochę irytujące w tych itemach pokazanych po prawej, że delikatnie zasłaniają jednak drzwi czasami. Niestety.
Jeśli się człowiek dobrze nie przypatrzy, no to smutek. Ha. Kluczy mamy 16. Myślę, że nożyczki są ok. Ha. Intrygujące. Ale jednak nie. Pytanie, czy będę w stanie was załatwić? Nie dostawszy, będę w stanie. Bomby same nie wybuchają. A, 16 kluczy. Czemu nie? Znów taki sam pokój z łapką. Maseczki. Dawno was nie widziałem. Całe szczęście. Loversy. No teraz to możemy pogadać o demonicznym żebraku. Teraz to już jest jakaś rozmowa możliwa. No. Damage up. O, to daje szansę na szatana. Czy fakt, że żebrak mi wypłacił, daje szansę na szatana? Nie wiem. No nie. Śmiesznie teraz te kosy wyglądają. No ale wreszcie DPS jest zacny. Orbitali trochę straciłem po drodze. Dobra, item room najpierw, potem w prawo. Mhm. Fajnie. Fajnie, fajnie. O, słyszę secret. Mam nadzieję, że jest tu. Perfekcyjnie. Ej, no chciałem go wysadzić. Experimental pill. Range down, lock up. Rozumiem, że to jakoś losowo staty zamienia. Powiedzmy, że to jest neutralna pigułka, która może mieć jakieś dobre efekty. Ale wreszcie jakaś nowa piguła. Więc okej. Okay. Chcę tylko zobaczyć, czy dodali damage up pigułę. Bo jak nie, to wciąż ich nie będę łykał raczej. Przynajmniej na razie nie widziałem nic, co by mnie do tego miało przekonać. Czy to jest to, co... Tak, to jest liquid. Troszkę zupdate'owany sprite. O Boże, teraz to oślepnąć można. Od tego. No nie. Trollowanie na całego. Dobra, zwiedzam wszystko, bo mam dobry damage i cóż. Nowy dodatek, więc chcę zobaczyć najwięcej możliwych nowych rzeczy. O, ta łapka. Czy ona po sobie zespołdowała wieżyczkę? Co to miało być? Kurde, co to za jakieś coś? Spawnuje nowy rodzaj pająków?
Nowa pigułka. Oczywiście bardzo dobra. Perfekcyjnie, pigułki, super, super sprawa. Wiedziałem, że się na nich nie zawiodę. Secret. Dobra. To akurat jest ok. Sklep chętnie. Restock. Szkoda, że to jest ostatni sklep. Czy Restock? No, nie ma aż tyle kasy chyba, żeby tu się bawić, ale nie ma też rerolla. Restock sam, jak go kupię, to w miejsce Restocka się nie pojawi chyba nic nowego. Czy się pojawi? Nie pamiętam tego. Nie pojawi się. No cóż. No, kupię sobie torebkę. Czyżby znerfowali nieskończone kupowanie w sklepie i na kolejne itemy są droższe? Tak to wygląda. Nie no, PhD, poproszę. Chciałbym. Nie wiem, czy będzie mnie stać na to. Ale byłoby fajnie bardzo. Chociaż trochę już późno na to. Dobra, zobaczę jeszcze, czy może trochę kasy się nie uda tutaj gdzieś uzyskać. Uda się. Doskonale. Nie było... Był arcade jeszcze, ale tam chyba nie było Blood Machina. Dobra. Niech będzie i tak. Dajcie. Dziękuję. Member card, coś nowego. Tak, itemy się robią coraz droższe. Nie ma już nieskończonego kupowania w sklepie, znaczy no... Po prostu w pewnym momencie staną się takie drogie, że no, nie da się mieć tyle kasy. Czyli faktycznie znerfowali te... Większość, no z tego co słyszałem, z większość sposobów na psucie gry. Przynajmniej, żeby nie było już tak łatwo. To będzie mamuśka, albo jakiś jej wariant. Nie jestem Isaac, jestem Bethany. Nie będę chyba Strange'a sobie robił. Jasne. Było głupie. Buciki ma inne. Po co mi ta kasa? Nic poza tym? Chyba nic. No dobra. A właśnie, przecież unlocki za nią mamy, bo jakieś bossy się zabija. Chociaż nie wiem, czy za mamuśkę nic nie miałem. Żadnego unlocka? Jak tam kartka wygląda? Nie pokazuje mi tu kartki. Okej. Okay. Czy nie było tutaj kartki tej z bossami? No nic. Boss mini, boss curse room, więc idziemy w lewo. Nie ma co tutaj bez sensu przedłużać. Jednak na łumbie to już niekoniecznie. Conjoint jednak troszkę z jednej strony ułatwia, a z drugiej utrudnia celowanie. Okej. Oczywiście, że jakiś rykoszet, bo nie widzę, co się dzieje. Secret.
Dobrze wiedzieć. No to nie wiem do końca, jak te orbitale działają. Nie bronią mnie jednak od hitów, tak jak myślałem, że to robią. Czyli co, tu będzie secret teraz, żeby go wymierzyć odpowiednio. To może być challenging. Nie no, na środku tu tego. Okej. Szansa na aniołka minimalnie większa. Tutaj też secret. Ciekawe, u góry musi być. Dobrze, książka niech się ładuje. Widziałem ten pocisk, a mimo wszystko dostałem w czambuł. No, bez działającego polaroida, bo nie mam niebieskich serc, to może być ciężko. O kurde, to coś nowego. Jakiś inny rodzaj maski, nawet nie zauważyłem, co tutaj się zadziało. 3 HP-ki. Dobra, Conquest. Dobry, mamy build na niego potencjalnie, chociaż jest możliwość, że zawadzi nas jakimś z dupy atakiem. Znając życie. Ale się udało. I nawet jest aniołek. No to Godhead. Kurde. Bardzo zabawne. Dobra, podniosę. What the fuck? What the fuck? Okej. Najwyraźniej Biblia to świetny item dla tej postaci, chociaż nie mam pojęcia, co to robi. Mam teraz jakiś drugi rodzaj orbitali. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, podniosę to. Chwila. Co? Ja mogę mieć oba... dwa usable itemy? Co? Ale... What the fuck? Co się dzieje w tej chwili? Chciałbym sprawdzić, bo jak się ma dwa... To nie był ten przycisk. Wiem, że chyba jest jakiś sposób na... Na co? Na zamianę aktywnego itemu, jak się ma na przykład ten jakiś worek czy coś tam, co pozwala nosić dwa aktywne itemy, ale nie pamiętam, jak się to robi. Nie wiem, wezmę Biblię, bo koń w sumie mi... No dobra, coś mi daje, nieważne. Ale nie wiem, co jest lepsze, czy... Skąd te białe charge? Może z Biblii? Jeszcze jakaś kupa biała mnie okrąża? What the fuck? W sumie wezmę Biblię, bo ta postać jest jakaś taka tam aniołki święta, w ogóle coś tam, nie wiem. Więc może... Czy to było XL? Co tu się zadziało? Chwila, bo... Nieważne, nic. Myślałem, że... Nie wiem, co myślałem. Że nie skończyłem jeszcze tamtego levelu. No.
No dobra. To wygląda inaczej. Fajnie, że cokolwiek widzę tutaj. Jest arcade. Możemy pograć, bo nie widzę przeciwwskazań. Może trochę HP-ków dostanę. No nie, straciłem orbital. Wciąż jest granie upierdliwe. No i co? I tyle. Dobra, dość. Po co ja tu idę? Przecież tu nic nie ma. Co to za mob? Coś nowego. Żyłem w Biblię. Co, nie wiem. A co tu się w ogóle dzieje? Dobra, jak strzelam, to strzelam teraz z tych białych i z niebieskich orbitali. Nie wiem. Nie pytajcie. Nie tędy. Tędy. Co to za moby? A, tutaj chyba co pająki spawnowały, takie dziwne. Aha, dokładnie. Jesus. Znowu one. Trochę ciężko mi się skupić na tym, co się dzieje w ogóle na ekranie. O, oh, fuck. To były jakieś inne moby? Nie, te. Z robaczkami. Nie wiem, mam jeden niebieski orbital chyba i milion białych. Cokolwiek to znaczy. Ale czy to znaczy, że mogę dowolny przedmiot ładować niebieskimi sercami? Czy teraz jakby książka w ogóle, znaczy ta moja książka w ogóle nie działała i tylko Biblia działa na przykład? Co robi ten mob? Takie monstro jakieś, które spawnuje jeszcze tych patafianów. Dobrze. Nie wiem, co się dzieje. Tu gdzieś jest secret. Ale gdzie? Chwila, czyli to działa jak czerwone hapeki. Bo zapełniło mi miejsca. Ale wcześniej chyba się nakładało też na czerwone. Czyli to jest coś jak czarne serca do niebieskich, podejrzewam. Jeśli mamy puste, to czarne się zapełniają, a jak nie, to zastępują niebieskie. Zwykłego sekreta nie było, ale trudno. It lives. Tutaj mogłem Biblię, kurde, naładować. Co, może się naładuje? Chociaż nie wiem. Czy się naładuje? Isaac? Naładuje się. Wisp baby. O nie, babysy. No tak. Nie ma tych takich dziwnych portali. Rzeczy dziwne się dzieją. Zaraz. Mam niebieskie muchy. Skąd ja mam niebieskie muchy? Pojęcia nie mam. Czy to z moich orbitali, czy...
Nie no, z mojego Babisa. Ale mam ich 5 czy tam 6? What the fuck? Czy mam coś, co zwiększa limit? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że te kolczaste skały oczywiście, że mnie ranią, nawet jeżeli latam. Wspaniale. Straciłem 2 HP-ki? What the fuck? Czy to był 1 HP-ek? Bo jeden straciłem wcześniej, nie wiem, ale... Nie podoba mi się to. Jak to 2 HP? Nie wiem. Powiedziałbym, że sprawdzę to na nagraniu, ale pewnie zapomnę. Co tu się odpierdziela? Rzeczy dziwne. Od co? Oh fuck. A, te strzały też są szybsze niż normalnie. A co będzie, jak wezmę białe? Czy coś specjalnego się stanie, czy nie? Oho. Jeszcze jedna wieżyczka albo dwie. Okej, te moje strzały się homingują. No w sumie mam też, właśnie, mam też Grala, który jakoś może coś tutaj synergizować z jakimiś rzeczami, które mam. Aha. Dobrze. Nie wiem. Po prostu nie wiem. To najbardziej oddaje w tej chwili mój stan umysłu. Chariot. Może się przydać na Izaka. O nie. Zło. No umrzyj. Nie. Super klucz. Trochę późno na to. Czy Biblia tu coś robi? Niekoniecznie. Aha, super. Jego płomienie z nieba wciąż mogą się spawnować tam, gdzie się stoi. W tym rogu. No ale okej. Nie przewiduję tutaj jakichś większych trudności. O, już umarł? Więc weźmy to. I lecimy. A właśnie, jeszcze Mega Satan potencjalnie przed nami. Książka. A, teraz ta książka się pojawi dla każdego. Spoko. Dobre, dobre. W sumie jedna dobra rzecz widzę. A co to jest to? Hemulakria. Gdzie są moje kosy? Nie wiem, czy to jest dobry item teraz. Skrzynka? Nie wiem, co robi skrzynka. Chyba generuje jakieś itemy. Pick-upy. Więc dobra, musimy zabić Blue Baby. A potem Mega Satana być może. Jeśli się uda. Trochę szkoda, że nie ma mapy. To będzie upierdliwe. Oh fuck. Na razie nie. Chcę najpierw zabić te bossy. Jednak zrobić jakieś unlocki. A potem może się pobawimy. O, czy to jest żebro? Tak. Projectile Shield.
Teraz gdzie jest secret? Trafiłem. Może Magic Mushroom jednak, czy coś? Nie? Nie? A tu było D100, czyli teraz po lewej gdzieś tam coś jest. Experimental Pill. Po prostu laka dodało. Myślę, że tego magika sobie na Mega Satana zostawię, jeżeli do niego dożyję. Ale myślę, że dożyję. Bo z Blue Baby nie powinno być większych problemów. Tu jest jakiś super secret. Pewnie u góry. Okej. Nie sądzę, żeby mi się udało tego HP-ka na długo zachować, ale kto wie. Nowy baby jakieś. Iced baby. Spoko. Mam dużo orbitali, z tego co widzę. Świat. Kurde, mieli taką okazję, żeby kurde, na przykład ta karta, czy cokolwiek, co daje mapę, niweczyło klątwę zgubienia, ale nie. Ach, smutek. Smutek. Super magnet, no nie wiem. Niekoniecznie, chociaż może go zmienili. Dobra, jest Blue Baby. To powinno zająć chwilę. Myślę, że no, jeżeli nie zmienili jakoś Mega Satana drastycznie, to raczej też powinno się udać. Kurde, za dużo rzeczy na ekranie. Okej. Teraz trzeba niestety wrócić. Chociaż to było w miarę liniowe. Do góry? Tak. W sumie po Mega Satanie już nie będę w stanie wrócić do tej... desetki. Trudno. PayPal. A jak to działało, ten Mega Satan? Oh fuck. Tego sobie nie przypominam, ale może coś takiego istniało. Nie wiem, mam milion orbitali. Więc chyba będzie dobrze. Skąd ta kasa? A, bo mam tego Gridheada. Jeszcze mój... Nie wiem, czy pudełko coś... Pudełko przydupas jest w stanie coś generować? W trakcie walk? Pewnie nie. Więc to chyba tylko z Gridheada ta kasa leci. Dobra, panie. Czas umierać. Czemu ci ręka odrosła? To nie fair. Ach, szkoda, że nie mam Money Equals Power. Wielka szkoda. Super Last. Idź sobie. Niebezpieczna faza. Okej. Pride zaraz tutaj pierdzielnie. O, nawet nie.
Dobra. No to. Nie mam Polaroida, trochę smutek. Ale już aniołki. Czy one były czarne zawsze? Zaraz będzie druga faza. Znaczy druga, nie wiem która. Ostatnia. O, DPS jest zacny. Więc spoko. A, jeszcze walnął Brimstone'em. Easy. Co to jest? Chociaż tutaj mogę dostać, bo on wali jakimiś tymi atakami bullet hellowymi, których nie umiem. Więc po prostu będę stał w miejscu chyba. Miał nadzieję, że mnie przydupasy ochronią. To chyba dobra nadzieja w miarę. No, umieraj. Właśnie, mam przecież tego pierdzącego baby. Ono jest niezłe do tego. Jeszcze mam sporo orbitali. On już chyba umiera zaraz. Oby. Help me. O nie. Muszę przeżyć. Proszę umrzeć już, co? Fuck. Niedobrze, ale już prawie. Kurde. No nie, umrę. Pół HP-ka. Miałem nadzieję, że po prostu Polaroid się odpalił, więc udało się. Dobra. Jakiś błogosławiony pieniążek. Glowing baby. Cztery karteczki odhaczone. Dobra, dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.